Pierwszy singiel z najnowszej płyty nagrałeś z Justyną Majkowską. To jest wielki wasz powrót wspólny. Piosenka Tomka Luberta. Dokładnie, pod tytułem Krzyk. Czy będzie więcej właśnie duetów z Justyną jako powrót? Szykujecie może całą płytę? Nie, ja myślę, że każdy z nas robi swoje. Nie mamy zamiaru... Znaczy nie planujemy, może powiem w ten sposób. Nam się super z Justyną pracuje. To jest po prostu naprawdę, czy to będzie Ania Świączak, czy Justyna, to generalnie bardzo miło do tego wracam, bo to jest mega czas. Mega dwie różne osobowości, które naprawdę wiele wniosły do tego zespołu, więc dzisiaj na tej próbie naprawdę dostałem skrzydeł, fajnie. A czuliście taką chemię jak za dawnych lat między sobą podczas nagrywania tego numeru? Wiesz co, my... Słuchaj, to chemię muzyczną mam na myśli. Ja reżyseruję te kawałki, w związku z czym jakby od razu wiem, co chcę zrobić. Justyna nie musiała się godzić na ten kawałek, a powiedziała tak, w związku z czym bardzo, bardzo fajnie. No zresztą miał wyjść jakiś tam duet, a okazało się, że moja córka zagrała w klipie. No w ogóle generalnie wyszła mega sympatyczna sprawa.